Małgorzata Tomaszewska 2 miesiące temu powitała na świecie małą Laurę. Nie minęło dużo czasu, a prezenterka już zabrała głos w sprawie ponownego powiększenia rodziny. Małgorzata Tomaszewska jest znaną dziennikarką i prezenterką. Przez lata pracowała w TVP, gdzie prowadziła m.in. Pytanie na śniadanie oraz magazyn kulturalny Like. Małgorzata jest córką Jana Tomaszewskiego, jednego z najlepszych bramkarzy w historii piłkarskiej reprezentacji Polski. Małgorzata Tomaszewska i jej życie prywatne. Prezenterka ma za sobą 2 zakończone małżeństwa. Owocem drugiego związku jest synek Enzo. Chłopiec przyszedł na świat w 2017 roku. Mimo że 35-latka chętnie udziela się w social mediach, to do tej pory nie zdradziła tożsamości swojego nowego ukochanego. Tak ustaliliśmy. Nie chcę i on też nie chce. Jesteśmy tutaj zgodni. Media to są blaski i cienie, ja te blaski mogę mieć, dlatego znoszę cienie. Jeżeli ktoś pojawia się w przestrzeni publicznej, to nigdy nie wiesz, jak zostanie oceniony, mówiła w rozmowie z Jastrząb Post. Córka legendarnego bramkarza należy do grona celebrytów, którzy chętnie wchodzą w interakcje z fanami. Jakiś czas temu 35-latka zebrała się na szczere wyznanie podczas sesji Q&A. Celebrytka została zapytana m. Inaczej, o to, czy chciałaby powiększyć rodzinę. Okazuje się, że Tomaszewska ma konkretne plany na przyszłość. Chciałabym mieć 3 dzieci, wyjawiła. Mimo że Tomaszewska nie zdradziła, kiedy planuje znowu powiększyć rodzinę, to spodziewamy się, że już wkrótce media społecznościowe zaleje fala spekulacji.